Niestety zmieniono nam salę. No, trzeba nazwać salą przedszkolną, bo to nawet nie jest sala szkolna. Sala, w której nie ma tablicy, nie jest salą szkolną, nie mówiąc już o wymiarze akademickim, no ale jakoś sobie poradzimy. Zanim zaczniemy nowy temat, a tematem będzie dom, jako wartość duchowa, za chwilę wprowadzenie przedstawię, to woli uzupełnienia ważnego, dwa słowa zajmę na wstępie. Otóż nie byłem tego świadom w trakcie dyskusji. Poprzednio odbyła się tutaj polemika moja z panem doktorem Stanisławkiem i w tę polemikę wkradła się ekwiwokacja i sprawa jest dość ważna, dlatego dwa słowa jej poświęcę. Ja to zauważyłem dopiero podczas oglądania filmu, transmisji z tej naszej rozmowy. Otóż jeden z nas mówił, że zbawienie jest indywidualistyczne, drugi mówił, że jest wspólnotowe, natomiast co innego mieliśmy zupełnie na myśli. I żeby to prosto wyjaśnić, to wystarczy wprowadzić rozróżnienie na cel, czy cel ostateczny i na środek, albo nawet precyzyjnie i warunek konieczny realizacji celu. Otóż zbawienie jest zawsze indywidualistyczne, jeżeli chodzi na cel, o cel. To wynika już z samej definicji. Zbawienie to jest zbawienie duszy indywidualnej przecież od zła. Natomiast środki do zbawienia no, są, grubo mówiąc, dwojakiego typu. Przede wszystkim są wspólnotowe i to miałem na myśli. Cytowałem tutaj świętego Pawła, nie ma zbawienia bez Kościoła, to w tym cytacie słychać właśnie metodę czy sposób na osiągnięcie zbawienia. Drugi wariant, który się już w starożytności pojawił, to był indywidualistyczny. Faktycznie tak zwana autosoteriologia, coś co stoicy na przykład prezentowali. No i tyle wyjaśnienia. Może przy tej okazji jeszcze Państwu zacytuję Elzenberga, bo mało kto się znał tak na zbawieniu od strony filozoficznej jak Elzenberg. W 1924 roku zanotował, to są wszystko cytaty z Kłopotu z istnieniem, zbawienie osiąga się przed śmiercią. Przed śmiercią wyprowadza ono poza życie. Chodzi o to, że nieśmiertelność nie jest potrzebna, że to jeszcze w trakcie życia zbawienie. No, tu by trzeba doprecyzować, albo w starości to zachodzi, albo wtedy, kiedy nic już się nie wydarzy ważnego w życiu, bo tutaj chodzi o bilans zamknięty życiowy, bilans aksjologiczny. Drugi cytat byłby taki z 1927 roku. To jest zbawienie, to jest przynależność do świata dobra, stan ostateczny. Raz na zawsze przekracza się tutaj pewien próg. No i trzeci w końcu cytat dotyczący zbawienia. Żadna zbiorowość nie czuje potrzeby zbawienia, jest bowiem zawsze nieskończenie z siebie zadowolona. Więc wracając już w ostatnim zdaniu do tego, cośmy dyskutowali poprzednio, te wszystkie zbawienia kolektywne, zbawienie rasy, zbawienie klasy, zbawienie narodu, no to są wszystko metafory, za którymi stoi jakaś pociecha czy nadzieja eschatologiczna i tyle. Coś utopijnego, coś nierealnego. Natomiast zbawienie indywidualnej duszy jest rzeczą realną. Nie ma wątpliwości. Można mieć wątpliwość, jak to policzyć, ten bilans dobra i zła, który się w życiu dokonał, ale nie ma wątpliwości, że to jest coś obiektywnego. Na pewno tak by za Elzenbergiem powiedział profesor Wolniewicz. Tyle mojego uzupełnienia i przechodzimy do dzisiejszego tematu. Prelegentem jest pan Jan Bercentewicz, który jest, no, można powiedzieć, z zawodu projektantem w zakresie designu, architektury, ale także filmu. Zainteresował się tym zagadnieniem domu i
No i przedstawi swój referat, oddaję głos. Bardzo proszę. Dziękuję panie profesorze. Przede wszystkim dziękuję serdecznie za zaproszenie do wygłoszenia tego referatu. Ja przedstawię pokrótce te główne tezy, które znajdują się w eseju pod tym tytułem Dom jako wartość duchowa profesora Wolniewicza i poprzecinam je swoimi uwagami. One nie będą miały charakteru polemicznego, oczywiście, tylko dopowiadający, uzupełniający. No może w kwestii organizacyjnej. Tak. Czy te mikrofony działają? Nie. Nie działają. Nie. A mówię za ciebie, pan tak? Mówi cicho i tak trochę słabo będzie słyszeć, zwłaszcza. Dobrze, postaram się mówić głośniej, tak? Czy ten mikrofon nie zadziała. Także, czy teraz lepiej? Troszkę. Jak się pan będzie starał, ale pan zapomni po drodze. Prawdopodobnie, będę się starał. Także profesor Wolniewicz rozpoczyna swój esej charakterystyczny dla siebie sposób od uporządkowania pojęć i przedstawienia teorii domu, przypominając, że zdefiniowanie jakiegoś pojęcia oznacza tyle, co zakotwiczenie go logicznie w jakiejś teorii, zatem taką teorią trzeba wcześniej dysponować. Czytamy zatem, dom to miejsce stałego pobytu, nora, kwatera, w które tknięta została dusza, a zatem jest to twór duchowy, nadbudowany na czymś materialnym, jako przenikająca je niematerialna aura. Czytamy później, że podłożem materialnym jest mieszkanie i profesor zwraca uwagę na rozróżnienie, które pojawia się już na poziomie języka, w wielu językach, m.in. w języku angielskim house odpowiada tej części fizycznej, natomiast home jest właśnie tym domem par excellence, tym tworem duchowym. Mieszkanie zatem to twór przestrzenny, stanowiący dla domowników wydzielone terytorium, rodzaj schron. Dom jest nasz własny, jest ogrodzony od innych, na tym obszarze jesteśmy u siebie. I tu profesor zwraca uwagę na interesujący fenomen, do którego później odniosę się z przykładem, który widać na naszej tablicy. Mianowicie mieszkanie może być kosztowne i bogate z jednej strony, może być bogate i kosztowne i nie być domem, a jednocześnie mieszkanie, które jest prymitywne i ubogie, biedne, może takim domem być. I dzieje się tak, ponieważ o byciu domem decyduje po prostu osoba, ten dom tworząca. To jest właśnie ta relacja między warstwą materialną a duchową. To jest jedno z pytań, które... Coś wydaje mi się, że... Proszę, a rzeczywiście. On będzie znikał pewnie co jakiś czas. To jest pytanie, które mnie osobiście bardzo interesuje, bo z punktu widzenia projektowego to jest interesujące, to znaczy, czy jest tak, że są jakieś formy materialne, które wspomagają zagnieżdżanie się tego ducha, a inne by to utrudniały? Czy mówiąc inaczej, czy istnieją jakieś formy domotwórcze, a inne domodestrukcyjne? I tu konsultowałem z profesorem Okołowskim. Okazuje się, że rzeczywiście nie ma, profesor nie zadaje takiego pytania, nie odpowiada na takie pytanie, ale można powiedzieć, że w pewnym sensie, albo przepraszam, może się wycofam. I poruszę jeszcze temat, który jest cytowany przez Hannę Malewską, która przypomina, że dom jest niejako układem współrzędnych. To jest ważna rzecz, ważna kwestia, która pomoże mi potem zadać właśnie pytanie związane z naszym slajdem. Dopowiedzieć tutaj można, o tym nie wspomina ani profesor Wolniewicz, ani Malewska, na co zwrócił uwagę Mircea Eliade w swoim Sacrum Profanum, że człowiek ma psychologiczną tendencję do dzielenia tej przestrzeni i ustalania pewnego centrum, które wbrew na przykład próbom oświeceniowym nie jest jednorodne. Eliade mówi oczywiście o pewnych kulturach pierwotnych, natomiast to dotyczy nas wszystkich,
Krótko mówiąc, każdy z nas ma centrum swojego świata w innym miejscu i to z tego centrum rozpościera się horyzont naszych światów. Ta relacja dom-świat, ta relacja dom-świat, Wolniewicz rozbudowuje pewną interesującą homologią, którą odnajduje u Elsenberga, bowiem trójce rodzina, mieszkanie, dom odpowiada trójca naród, państwo, ojczyzna. Państwo to mieszkanie narodu, ojczyzna to jego dom. I profesor posiłkuje się zjawiskiem Elsenberga w kłopocie z istnieniem z 1913 roku, który brzmi następująco. Różnica między uczuciem narodowym a miłością ojczyzny. Jedno jest solidarnością z rodakami, drugie miłością czegoś wielce tajemniczego. Czym jest to coś, trudno powiedzieć. Na pewno jednak spełnia rolę jakiegoś ogniwa pośredniczącego, dzięki któremu nawiązuje styczność ze sferą wielkiej powagi, z problemem i dramatem życia i śmierci. W późniejszej notacji z 1938 roku mówi: ojczyzna to twór idealny, coś, co unosi się ponad ludźmi, wielki symbol, wielkie ognisko, w którym skupiają się tęsknoty, porywy i aspiracje. Wyobcować z narodu jest względnie łatwo, ale nikt nie może na serio chcieć człowieka pozbawić ojczyzny. Profesor dodaje tutaj, że dom jest wydźwignięty z niebytu wysiłkiem lepszej cząstki natury ludzkiej. Tak jak ojczyzna jest to symbol, do którego odczuwa się przywiązanie i cześć. Widać tutaj pejoryzm profesora Wolniewicza. Ja sobie na własny użytek nazywam to doniosłym pejoryzmem antropologicznym. Profesor widział, dostrzegał oczywiście to zło w naturze ludzkiej, w jej samym jądrze. I zwraca uwagę, że człowiek mimo tego tkwiącego w nim zła może się wydźwignąć. Natomiast dzieje się to jedynie dzięki wspólnocie. I to jest ten pomiński rys, o którym wspominał pan profesor w swoim wstępie. Także mimo iż to zło tkwi w głęboko ludzkiej naturze, człowiek jest w stanie uratować siebie. Jest dom zatem z jednej strony pewną tajemnicą, z drugiej zaś konkretnym ideałem. Natomiast profesor Wolniewicz zwraca uwagę, że pewna sentymentalna idealizacja domu nie ukazuje pewnego jego obrazu, ponieważ w domu dochodzi również do kłótni, do niesnasek. Jest tak, ponieważ, cytując Kanta, nie znosimy się wzajemnie, lecz bez siebie obyć się nie możemy. Jesteśmy gatunkiem, który cechuje nietowarzyska towarzyskość. Dom jednak ściera te, zaokrągla te ostre kanty. Oczywiście jeśli funkcjonuje we właściwy sposób, to znaczy jest wspólnotą celów i wtedy te kłótnie mają na celu zintegrowanie rodziny. Członkowie domu są solidarni na zewnątrz, wspólnie broniąc domu przed zewnętrznym zagrożeniem. I tutaj pozwolę sobie właśnie na taką, na troszkę nieco bardziej obszerne przecięcie tych tez, dlatego że oczywiście może się wydawać, że te tezy profesora Wolniewicza są takim w pewnym sensie zdroworozsądkowym oglądem domu, czasem może nawet oczywistym, natomiast zderzenie z pewną praktyką i koncepcją, czy filozofią projektową, która zdominowała w zasadzie w dużej mierze XX wiek, pokazuje ciekawy kontrast do tych poglądów. Mam tu na myśli funkcjonalizm i logicznie z nim związany styl, tak zwany styl międzynarodowy, który jest żywy wciąż w architektonicznych szkołach i w pracowniach projektowych. To kwestia jest ważna, ponieważ zdominowały one w dużej mierze architekturę modernistyczną. Przez wielu uważano za to, co podsumowuje cywilizacyjny rozwój tego okresu, stanowiąc istotne nowum w pejzażu kulturowym. Nie tylko pod względem funkcjonalnym, ale również pewnym symbolicznym, ideałowym.
Nie mamy czasu tutaj wdawać się w głębokie definicje, czym jest funkcjonalizm, ale wydaje mi się, że najlepiej będzie przytoczyć kilka w zasadzie sloganów, bo są to kilkusłowne slogany twórców i praktyków tej koncepcji. Jest to oczywiście, myślę, że na pierwszym miejscu Charles Edward Jeanneret, znany wszystkim jako Le Corbusier, który w takiej najkrótszej, bardzo krótkiej formie esencję tej doktryny zawiera słowami dom to maszyna do mieszkania. Funkcjonalizm zatem za cel obiera wprowadzenie pewnych problemów projektowych do organizacji podstawowych biologicznych funkcji człowieka. Zjawiska kulturowe chcą sprowadzić do tych czy innych prawidłowości naturalnych, jak pisze profesor Janusz Krupiński. To jest jeden przykład. Ta druga jakby gałąź funkcjonalizmu jest tutaj, może być reprezentowana przez Alfreda Lossa w tekście pod tytułem Ornamented Crime, w którym autor przekonuje, że ozdobność, dekoracyjność czy symbolika to po prostu zbrodnia. Te założenia to są tylko symbole, może w czasie dyskusji możemy porozmawiać troszkę szerzej na ten temat. Te założenia realizowane były m.in. w zaawansowanym technokratyzmie, oczywiście weimarskiego Bauhausu z jednej strony, holenderskiego neoklasycyzmu, holenderskiego De Stijlu. Z tym międzynarodowe natomiast sprowadza się do konkluzji, że projektowanie powinno być zunifikowane niezależnie od miejsca, dla którego jest tworzone. Zatem pewna ta sama metodologia powinna przyświecać architektowi projektującemu, powiedzmy, w amerykańskim Nowym Jorku, czy w japońskim Kyoto, ta sama metodologia w japońskim Kyoto, w nigeryjskim Lagosie, czy tutaj za rogiem gdzieś w Warszawie. Stoi za tym poglądem przeświadczenie, że wszyscy jesteśmy w zasadzie tacy sami, usiernieni statystycznie, ergonomicznie. I rezultatem takiego sposobu myślenia jest właśnie ta ilustracja, która wciąż jest za nami. To jest budynek z Marsylii zaprojektowany przez wspomnianego już Le Corbusiera w 1952 roku. To jest pytanie w pewnym sensie retoryczne, dlatego że funkcjonalizm stoi w jaskrawej sprzeczności z założeniami zarówno polskiego filozofa, jak i kilku innych. I tutaj mam przykład dla Państwa, żeby zrozumieć lepiej i dobitniej, unaocznić, na czym polega problem. Posłużę się przykładem klęcznika, który jest przykładem zawartym w bardzo interesującej pod względem pracy profesora Janusza Krupińskiego pod tytułem Zwiednie ontologiczne podstawy sztuki projektowania. Krupiński zwraca uwagę, że klęcznik zupełnie wymyka się sposobie widzenia projektowania rozumianego jako funkcjonalistyczne. Można też powiedzieć, że im bardziej klęcznik spełniałby pryncypia funkcjonalne i ergonomiczne, tym bardziej oddalałby się od tego, czym jest, od roli, jaką spełnia i w jakim duchu należy go rozumieć. Profesor Krupiński pisze, klęczenie jest pewnym nastrojem, uczuciem, stosunkiem do. Ciało przyjmujące postawę jest niemożliwione, lepiej uduchowione. I dalej, co można powiedzieć o klęczeniu i klęczniku w kategoriach fizycznych, fizjologicznych czy psychologicznych zależności i oddziaływań. Prawda klęcznika zupełnie wymyka się tym kategoriom. Zupełnie obce są im motywy, dla których człowiek klęka. Także klęcznik oczywiście jest przykładem skrajnym, natomiast struktura obiektów wytwarzanych przez człowieka jest w każdym przypadku taka sama i jest ona właśnie złożona z tej części, z warstwy materialnej i z warstwy duchowej, czy symbolicznej, to profesor Krupiński takiej terminologii używa. Więc gdy mówimy o przedmiotach, mówimy również o architekturze, a może przede wszystkim o architekturze.
I trzeba powiedzieć, że w świetle pracy zarówno profesora Kopińskiego, jak i profesora Wolniewicza funkcjonalizm musi być potraktowany jako utopia. I to utopia o podwójnym charakterze. To znaczy, po pierwsze, trudno w ogóle zrealizować taki plan, by zredukować człowieka do biologii. Pewnymi posztakami są same prace propagatorów tej koncepcji projektowej, bo okazuje się, że wielu, to akurat dotyczy projektów mniejszej skali domów, budowanych często na zamówienie, ale nie tylko. I okazuje się, że w tych projektach, w tych realizacjach widać wyraźnie indywidualizm projektanta, jego wrażliwość, czasem wpływy lokalnej kultury. Także jakby wbrew tej koncepcji, wbrew tej chęci, gdzieś ta kontra się pojawia w samej architekturze. Bo z drugiej strony, i to już jest argument czysto filozoficzny, utopia funkcjonalizmu polega na tym, że nawet gdyby rzeczywiście udało się zredukować człowieka do tej czystej funkcji, do organizmu, trudno powiedzieć, jak to miało wyglądać, to czyniąc to, jednocześnie jakby kasujemy samo pojęcie architektury w naszej dyskusji, dlatego że architektura przynależy do tego porządku, jak profesor Kupiński nazwał, porządku symbolicznego czy duchowego, tutaj podążając za Wolniewiczem. Ja mam swoją teorię, z czego wynikają te pomysły funkcjonalistyczne, ale być może jesteśmy na bakier z czasem, także ominę te moje wnioski. Powiem tylko, że... No tak, jest dominacja naturalizmu w świecie współczesnym, tak. W XX wieku, prawda? Naturalizmu rozumianego jako właśnie sprowadzenie człowieka na przyrody w całości. Tak, tak. To ja tutaj odwołuję się do tekstu profesora Wolniewicza Scientyzm i okultyzm. I wydaje mi się, że to jest taki właśnie szamanizm funkcjonalistyczny, ukryty pod tą pozorą, pod pozorami zrównoważonych form, prawda? Pan Józef Tarnowski ma swoją też taką teorię, według której w zasadzie to miała być zmiana czysto stylistyczna, a te teoretyczne podstawy, no to były takie wzbudzenia, to też nie myślę na sam siebie, ale to nie będziemy tutaj, może podczas dyskusji porozmawiamy na ten temat. W każdym razie, wracając do Wolniewicza i do jego eseju, profesor zwraca uwagę, że na bardzo istotny fakt, i wydaje mi się, że w naszym czasie zalewanym dosyć specyficznymi ideologiami kontrowersyjny pogląd, mianowicie, że ten twór duchowy może być wytworzony jedynie przez kobietę. I profesor Wolniewicz pisze, cytuję, tylko kobieta tworzy dom, ona ma ten dar, choć nie każda. Można jej w tym dziele jedynie pomagać i przeszkadzać, sam jednak dom nie wytworzy Mężczyzna może jej w tym dziele jedynie pomagać i przeszkadzać. Sam jednak domu nie wytworzy ani sobie, ani nikomu. W tym sensie jest bezpłodny. I dalej, dom może powstać wbrew mężczyźnie, ale nigdy wbrew kobiecie. Wynika z tego oczywiście, że istnieją jakieś dwie natury, kobieca i męska. I tutaj profesor Wolniewicz odwołuje się do swojego mistrza Eisenberga. Zwracał uwagę, że kobieta to rodzaj równowagi, spokoju mężczyzna, natomiast to napięcie, niepokój wynika, nie wiem, czy mam się zagłębiać tutaj, myślę, że wszyscy znamy ten podział, no wynika on po prostu z innego sposobu myślenia. Mężczyzna myśli przedmiotowo, jest w stanie siebie ocenić również obiektywny sposób, a tak kobieta myśli podmiotowo i odnosi świat do siebie. I tak ujmuje sprawę Eisenberg, natomiast ujmuje ją ostro, natomiast profesor Wolniewicz sugeruje, by
ująć te różnice jedynie ilościowo, to znaczy mężczyzna widzi porządek wartości bardziej przedmiotowo, natomiast kobieta bardziej podmiotowo. Mężczyzna widzi świat wartości w jego absolutnych proporcjach, kobieta relatywnie zdeformowana. Ten spokój kobiecy jest tutaj niezwykle istotny właśnie w kontekście domu, dlatego że dom jest właśnie tą harmonią, równowagą wartości materialnych i duchowych. Ta równowaga staje się nową wartością duchową i jest, podkreślę tutaj pracownie, że jest wyłącznie dziełem kobiety. I Wolniewicz również podkreśla swoją niezgodę z Elzenbergiem, to jest tutaj bardzo ważne. Elzenberg twierdził, że kobieta nie uczestniczy w tworzeniu kultury, rozumianej jako ogół wartości nieutilitarnych. Natomiast Wolniewicz pisze, obok takich dziedzin jak matematyka, technika, filozofia, na kulturę składa się wiele sztuk, a jedną z nich jest jedną z najważniejszych, jeśli w ogóle najważniejszą, jest sztuka tworzenia domu. I to wydaje mi się, to jest jeden z najistotniejszych punktów tego eseju. Na potencjalne zarzuty o antyfeminizm czy propagandowe hasła kobiety do garnku, Wolniewicz też w charakterystyczny dla siebie sposób odpowiada, że nic tutaj zrobić nie można. Taki ruch kobiet wyzwolonych, tak jak każdy inny fanatyzm, jest głuchy na wszelkie racje i argumenty, które są niezgodne z jego drogą. I pisze profesor Wolniewicz, dom wszakże to również garnki, ale nie tylko garnki. I dalej, integracja domowników wokół wspólnych spraw i celów ma wielką doniosłość kulturową. Kobieta integruje ich bowiem nie tylko wokół celów realnych, lecz i idealnych, albo lepiej, nadaje ona wartościom duchowym i celom idealnym realny kształt. To jest moim zdaniem fantastyczna definicja architektury. Także profesor Wolniewicz zamyka tutaj tę kwestię, mówiąc słowa, które jak w moim odczuciu są jednymi z najpiękniejszych w ogóle w twórczości profesora i ukazują jego geniusz. Mianowicie, rozumny feminizm nie polega naszym zdaniem na tym, że kobieta stara się ze wszech sił sprostać wszelkim standardom kultury stworzonym przez mężczyznę i według nich mu dorównać. Polega na tym, że zmienia się sama hierarchia wartości. Te elementy kultury, które kobiety cenią i w których celują, jak tworzenie domu, chowanie młodego pokolenia, dbałość o wygląd, stabilność emocjonalna, zdolność do znoszenia monotonii życia i inne, rośnie w cenie, a te ściśle męskie w cenie spadają. Dalekie konsekwencje społeczne takiego przewartościowania są nie do ogarnięcia, choć nie neguje się w nim wcale z góry, że istnieją przyrodzone różnice uzdolnień przebiegające według granicy płci. Koniec cytatu. To oczywiście można sobie zadać pytanie, czy ta taka zbalansowana, zróżnicowana wizja współżycia płci znajdzie drogę do rzeczywistości. Myślę, że nie będę tutaj opisywał problemów, z którymi taka wizja musi się dzisiaj mierzyć. Jest tu oczywiście kilka elementów. Jednym z ważniejszych jest fakt, że kobieta w zasadzie po raz pierwszy w historii usamodzielnie właśnie ekonomicznie, to znaczy dziś może zarabiać i wychowywać dziecko sama, to wysuwa mężczyznę poza dom. Nie sprzyjają również ruchy ideologiczne, rzekomo reprezentujące interesy kobiet, często same skrajnie podzielone, promujące w swych radykalnych emanacjach wizję zbawienia świata przez rządzące nimi kobiety, traktujące kwestie macierzyństwa jako przykład opresji i zysku. Oczywiście kwestia technologii, uniezależnienia się od biologii poprzez in vitro, to wszystko w cudzysłowie. Więc trudno oprzeć się wrażeniu, że z jednej strony zalewa nas autocentryczny eudaimonizm, to jest z drugiej zaś napór heterocentrycznego perfekcjonizmu. To pisze profesor Okołowski między Elzenbergiem a Wiedejenem. Oba kryją się pod zgodnie pięknym nawoływaniem do humanizmu.
Natomiast wydaje się, że to jest jednak humanizm antropocentryczny, czyli odwołujący się do materialnego życia ludzkiego, w przeciwieństwie do na przykład humanizmu akcjocentrycznego, rozumianego idealnie, jak powiem, do tego człowieczeństwa. Wydaje mi się, że ciekawym jest tutaj fakt, że w odniesieniu do tego, co wspomniałem o architekturze, pojawiają się tutaj podobne upiory, prawda, scjentyzmu, technologizacji czy technokratyzacji, idei niekończącego się postępu, zawsze ku lepszemu, swobodnej inżynierii społecznej, oderwanej od tradycji i tak dalej. Więc to widzieliśmy właśnie w przypadku funkcjonalizmu. Co jest ciekawe, wydaje mi się, to fakt, że w funkcjonalizmie to były próby przeprojektowania świata i wpłynięcia w ten sposób na człowieka. Tutaj natomiast sięgamy, czy jest głęboka penetracja, ingerencja w ludzkie ciało, a zatem próba przeprojektowania samego człowieka. W świetle powyższych obserwacji uzasadnionym jest pytanie o rolę mężczyzny w domu. Po co w zasadzie kobieta miała tego mężczyznę trzymać w domu? I profesor Oniewicz odpowiada tutaj poprzez platońską wizję komplementarności, która jest wzięta od Rosenberga, ale to jest oczywiście, pokrywa się to ze starą koncepcją platońską, że pełnym człowiekiem jest dopiero twór męsko-żeński, androgen. I dom, i to właśnie dom, czy kompletny dom, trzeba powiedzieć, stanowi najlepszą aproksymację takiego tworu, jaka jest w ogóle możliwa. Więc oczywiście kobieta, mężczyzna mogą żyć osobno, mogą się wiecznie nie zgadzać, natomiast ten stan założony już przez Platona jest najbliższy jakiemuś otarciu się o boski wymiar naszego istnienia. Więc miał pan o kim mówić. No właśnie, więc wydaje mi się, że zamykając, można sobie zadać oczywiście, i wydaje mi się, że trzeba sobie zadać pytanie, czy to rzeczywiście jest tak, jak profesor Wolniewicz zakłada. I wydaje mi się, że interesujące światło na tę kwestię rzuca właśnie doświadczenie kibuców, już wieloletnie, bo w zasadzie 110 lat te instytucje funkcjonują. I tutaj z pomocą przychodzi m.in. Melford Spiro i jego ponad 20-letnie badania, które przyniosły bardzo ciekawe rezultaty. Spiro jest bardzo też ciekawą, interesującą osobą, dlatego że on przychodząc, zaczynając swoje badania, rozpoczynał je z nadzieją na potwierdzenie tez, które tzw. pionierzy, czyli założyciele kibuców stawiali jako taki fundament tej rewolucji. I okazało się, że Spiro w 1979 roku, kiedy napisał swoją ostatnią książkę, czyli Gender and Culture, i okazało się, że on kompletnie zmienił zdanie na temat tego eksperymentu. Myślę, że najkrócej można powiedzieć jednym słowem, że podsumowując te trwające prawie ćwierć wieku badania Melforda Spiro, jednym zdaniem można powiedzieć, że z przestrzeni absolutnie uwolnionej od tradycyjnych wpływów, gdzie kobiety nie tylko miały możliwość, myślę, to jest ważne, że nie tylko miały możliwość, ale były aktywnie zachęcane do ujednolicenia zachowania i postaw z tymi męskimi. Po dwóch pokoleniach kibuce stały się miejscem znacznie bardziej konserwatywnym niż otaczającej je społeczności. I stało się to za sprawą i na prośbę, i pod wpływem właśnie kobiet, które w tych kibucach żyły i funkcjonowały. Tu jest cały szereg badań, które Spiro przytacza. Te badania obejmowały pokolenia, które urodziły się i całe swoje życie żyły w kibucach. To jest niezwykle ważne, dlatego że o ile pionierzy wpływali na ten projekt, jeszcze mając pewien model tej tradycyjnej kultury, skąd przychodzili głównie, w zasadzie głównie z wschodniej
tej części Europy, o tyle druga generacja już tych wzorców nie miała i była pod wpływem jedynie pewnej struktury zbudowanej przez pionierów. Także to jest ewenement w ogóle w skali badań takich społecznych. I te osoby, które urodziły się i spędziły całe swoje życie w kibucach, a więc bez zewnętrznych, tradycyjnych wzorców, w pewnym momencie dokonały rewolucji. To znaczy one same, liczając to kobiety, krok po kroku, w pewnym sensie intuicyjnie, proponowały rozwiązania, które nazywamy konserwatywnymi rozwiązaniami, jeśli chodzi o rodzinę, to znaczy kobietom odbierano dzieci na samym początku, kobiety w tej pierwszej generacji urodzonej w kibucu coraz intensywniej te dzieci przyjmowały. Cały szereg zmian, który doprowadził do przeniesienia ciężaru właśnie w tę konserwatywną stronę. Także wydaje mi się, że może zamknę tym zdaniem. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem. Dziękuję. Bardzo dziękuję za interesujący referat. Zanim Państwu oddam głos, to tylko uzupełnienie formalne, o którym zresztą wszyscy pewnie wiedzą, ale to nie padło, a paść powinno. Ten tekst, który Pan tutaj bierze na warsztat, miał trzech autorów. To znaczy Pan profesor Jan Zubelewicz, obecny na naszej sali dzisiaj, i nieżyjący od lat 12 profesor Ulrich Schrade. Wolniewicz o tym zresztą kilkakrotnie mówił, że to Schrade przyniósł na seminarium tę ideę, że to tylko kobieta tworzy dom. Krzyczał Eureka, odkrył różnicę duchową między kobietą a mężczyzną, no i ta palma pierwszeństwa należy się tutaj Schrademu. Natomiast oczywiście profesor miał ostatni głos w sprawie redakcji tego tekstu i rzecz jasna tam ogromna część to są jego myśli. Bardzo proszę, kto z Państwa zechciałby zacząć? Dwie rzeczy tutaj były nowe, dodane do tego. Bardzo proszę, Pan Faliński. Chciałem dodać tutaj właściwie nie jako głoską, uzupełnienie pańskiego referatu. Kilka lat temu w zasadzie gruba książka Cywilizacja wzorców, czy architektura wzorców, która była kompendium pokazywania, w jaki sposób można dom jako skorupę przekształcać w mieszkanie, architektoniczne sposoby na to. Bardzo to wskazywała ta książka, że te sposoby, jak zrobić architekturę, żeby była domem, są doskonale znane. Jeżeli architekci nie wykorzystują ich, to ze złej woli, z chęci władzy politycznej, z przekupstwa, z bardzo różnych powodów. Natomiast rzecz jest rozpoznana, jak robimy dom. Oczywiście to kobieta jest w centrum, ale mężczyzna architekt może temu bardzo pomóc, a może starać się złośliwie przeszkadzać, jak robią całe życie korupcję i ta cała kohorta. Na jakiś przykład podałby Pan? Tak, na przykład w tej książce, która w związku jest analiza, jak grupa powinna być kolumna w domu. Bo ze względów technologicznych kolumna w tej chwili wspierająca strop albo jest niepotrzebna, albo jeżeli jest potrzebna, to wystarczy na to cienki cień stalowy. I autor na tej książce pokazuje, że żeby ludzie chcieli siadać przy tej kolumnie, można ją ustawić krzesłami, tak ona będzie bardzo cienka, to nie będą nam siadać. Wystarczy ją optycznie ugrubić, chociażby jakąś obudową z desek, żeby stała się solidnym filarem i natychmiast taka kolumna staje się centrum, u którego gromadzą się ludzie. I książka zawiera na ponad 1000 stron mnóstwo tego typu przykładów, jak można kształtować przestrzeń, żeby sprzyjała przekształcaniu chałupy w domu. Metody są znane.
tylko ceny zawsze są czyste. Tak, ja kiedy patrzyłem na tę ilustrację przez pana prezentowaną, to od razu mi się kojarzyło to z naszym warszawskim osiedlem za Żelazną Bramą, które powstało z innych jakby powodów, najkrócej mówiąc z powodu biedy, ono tak wygląda, a to z powodu projektu zamysłu architektonicznego. No więc to osiedle z Wielkiej Płyty, do dzisiaj zresztą istniejące za Żelazną Bramą, znałem, bo tam kilka nawet osób spośród znajomych i przyjaciół miało mieszkania. No i to może budzić śmiech u współczesnych ludzi, jak to na głowie lokatorzy, mieszkańcy stawali, żeby uduchowić te metry małe, kwadratowe w płycie, stawiając tam niezliczone łabądki, prawda, wieszając popiersia Piłsudskiego i tak dalej. W każdym mieszkaniu coś takiego było i no, tam nie było przestrzeni, żeby to jakoś elegancko, prawda, ale no, nie przypominam sobie takiego mieszkania, to profesor Woniewicz o tym mówił, że coś takiego można oczywiście wyróżnić jak męski balut, no, jeżeli mamy mężczyznę, który spędza życie w pojedynkę, no to on sobie zwykle nie zada tego, że zwykle, chociaż zdarzają się też pedanci pośród mężczyzn, którzy żyją w sterylnych mieszkaniach. Natomiast jeżeli żyje rodzina, nawet w takim najgorszym miejscu, jak te nędzne kawalerki za Żelazną Bramą, no to tam już widać ducha, czy raczej czuć ducha. Może on budzić śmiech u ludzi postronnych, ale nikt nie zaprzeczy, że jakiś duchowy wymiar tam jest. Prawda? Bardzo proszę. Zawsze pytanie, Jan Zuberewicz. Otóż na czym polega funkcjonalizm w architekturze i w tworzeniu domu? Bo ja zrozumiałem, że ma pan jakieś obiekcje do funkcjonalizmu. I w związku z tym, gdyby pan zechciał to rozwinąć, to jedno pytanie. Mam jeszcze różne nam uwagi, ale nie wiem, w jakim stopniu można dalej tutaj przechodzić. No, na przykład Szade napisał potem tekst, bo tekst Dom jako wartość duchowa ukazał się w 1996 roku. Potem Szade napisał tekst Kryzys domu w 1998 roku. I to jest mało znane czasopismo Obyczajne. W tej chwili nie wychodzi, ono chyba wyszło kilka numerów i przestało być. Obyczaje w 1998 roku, potem w następnym numerze była nawet dyskusja w związku z tym tekstem. I tam generalnie zwraca uwagę na różne czynniki destrukcyjne, ale między innymi na destrukcyjną rolę państwa i prawa wobec domu. Przytacza, on jest taki między innymi fragment z Chestertona, nawet dwa zdania można przytoczyć. Chesterton to pisze tak. Państwo nie rozporządza dość delikatnymi narzędziami, żeby wyrwać zakorzenione przyzwyczajenia i spontane uczucia serca rodziny. Dwoje ludzi przygnęło do siebie nawzajem tak ciasno, że nie sposób między nimi wbić ostrza oficjalnej sprawiedliwości. To aprobująco cytuję Szardę. To tyle Szardę. Druga uwaga to dotyczy już w ogóle domu. Ja bym to uzupełnił pewną cechą, która wcześniej nie była wyeksponowana, mianowicie duchowość kobiety przejawia się między innymi w skłonności do ozdabiania i upiększania własnego ciała. I tę zdolność kobieta przynosi na mieszkanie i dom. To też można by tam podać różne cytaty, bo właśnie różnych autorów nie sprawia, to nie będę tego tutaj czynić. No i wreszcie jakby trzecia uwaga to prawo w Polsce od 30 lat jest tak tworzone, żeby ono faktycznie uderzało destrukcyjnie w rodzinę. To może być, no, przykład Konstytucja 97 rok. Zazwyczaj cytuję ci, odmam konserwatywny, cytuję taki fragment z Konstytucji, jedno zdanie, artykuł 48 ustęp 1. Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. To jest w ustępie pierwszym, ale jest jeszcze druga część ustępu pierwszego. Wychowanie powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
trzeba, rodzice powinni uwzględniać przekonania dzieci, a traci moralne. Także tutaj konstytucja już tak jest skonstruowana, żeby było dobrze. Dobrze z punktu widzenia ideału przyszłościowego, który ma być zrealizowany. Potem znowu różne ustawa na przykład z 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jak są tego typu sformułowania przeciwdziałania przemocy w rodzinie, to tam coś jest podejrzanego i rzeczywiście jest. Potem ona została zmieniona w 2010 roku, ta ustawa częściowo. Potem w 2021 roku modyfikacja kolejna do tej ustawy. Generalnie bym powiedział, prawo jest dostosowane w Polsce, nie tylko w Polsce, do zasad politycznej prawności. Znaczy, to polega to zupełnie na sprawie, ale to ma być dostosowane. Jest jeszcze taki artykuł Fedenczuka, bo nasz Fedenczuka, Szpeta rodzina, to taki ukazał się w 1996 roku, więc tam on zauważa, że w rodzinie są stosunki niewolnicze, że w rodzinie jest życie tajne, że jest... W związku z tym postuluje, po pierwsze, resocjalizować trzeba rodziców, odtajnić życie rodzinne, znieść niewolnicze stosunki w rodzinie, no i skrócić okres wychowania dzieci przez rodziców. To, dziękuję bardzo. Nie wiem, czy pan chce się jakoś do tego odnieść? Ja może odniosę się do tej filozofii. Zarzucił mi pan profesor, czy zapytał, czy ja się jestem przeciwko funkcjonalizmowi. Jest bardzo ciekawy tekst Józefa Tarnowskiego na ten temat. Nie wiem, czy ten tytuł jest właściwy, ale to jest. Wydaje mi się, że od neolitu do wczesnego modernizmu i to jest właśnie jak funkcjonalizm się rozwija. Dlatego, że to rzecz nie w tym, że funkcjonalizm jest z architekturą, odkąd architektura powstała. To znaczy, tylko tutaj rzecz w tej rewolucji, która rozpoczęła się, ona się w zasadzie rozpoczęła wcześniej, bo to są takie postacie jak przykład Louis Sullivan w Stanach Zjednoczonych, to jest druga połowa XIX wieku, form follows function, czyli to hasło. Ale ten XX wiek to jest rewolucja na tyle skrajna, że ci panowie, którzy reprezentowali ją, stwierdzili, że funkcjonalizm ma stać się centrum projektowania, ale jednocześnie wszelkie odniesienia do tradycji, wszelkie odniesienia do kulturowych form, one mają zniknąć, dlatego że one są tylko, tak jak Adolf Loos pisze w tym eseju swoim, ornament is crime, czyli to jest niedopuszczalne, żeby budynek miał jakikolwiek ornament, ale tutaj rzecz jest znacznie bardziej złożona, dlatego że tego sam Józef Tarnowski nie pisze, ale ja bym postawił tezę, że funkcjonalizm w tym wymiarze dwudziestowiecznym, który jest reprezentowany właśnie przez Le Corbusiera i tych wspomnianych przeze mnie, on jest mniej funkcjonalny niż klasyczna architektura, dlatego że częścią formy jest komunikacja na poziomie symbolicznym. To znaczy z tym związany jest problem, na który musieli jakoś odpowiedzieć funkcjonalistyczni architekci, mianowicie jak zaprojektować jak urząd, który, czy to nie wiem, sąd albo bank przy użyciu tych samych form, które są używane były używane przez tych architektów do zaprojektowania domu albo garażu, bo są te same formy. Teraz rzecz w tym, że kultura wytwarza formy, wytwarza pewien kod i ten kod ma również funkcję komunikacyjną, prawda? To dotyczy, dlatego te wszystkie kwestie, kwestia Spiro i kibuców jest związana z tą kwestią architektoniczną i jest związana z tym esejem, który profesor Gorniewicz czy pan napisali. Dlatego, że wytwarzając te kody kulturowe, ułatwiamy sobie funkcjonowanie w tym systemie, jakim jest kultura. I częścią, ponieważ architektura jest częścią tego systemu,
No więc jeśli ona nie wypełnia roli informatycznej komunikacyjnej, ona przestaje być funkcjonalna. Ale funkcjonalna w tym prawdziwym znaczeniu, a nie w znaczeniu jakiegoś organizmu, który jest niemożliwy w ogóle do osiągnięcia. No bo co by to miało znaczyć, że jakieś redukowanie człowieka do biologii jest przecież niemożliwe, prawda? Znaczy, gdzie jest ta granica? Ta granica jest tak miękka, gdzie? No, to jest osobny temat. Ale i właśnie Józef Tarnowski zwraca uwagę na to, że tutaj brakuje, że on w ogóle ma teorię, która, no to są domysły, prawda, jakie są intencje artystów, ale on twierdzi, że w zasadzie to był przewrót stylistyczny, a te wszystkie slogany, które nie tylko slogany, bo przecież Rabot Bozier i Adolf Loos i wielu innych, znaczy pisali w nieskończoność, jak też to była ogromna literatura, która się wiązała z tym, ale że to była dorabianie pewnej tezy do po prostu do zmian stylistycznych, które chcieli wprowadzić. Nie wiem, czy to w ogóle odpowiada na pytanie, ale bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa? Ja mam pytanie do pana profesora Zubarewicza, tak, w związku z jego wypowiedzią, bo czy cytowane słowa pana Kłodeńczuka, to on je wypowiadał na serio, czy to był rodzaj prowokacji, który miał wskazać absurdalność takich tez? Nie, ja przyjmuję, że na scenie był artykuł napisany, ja nawet ze sobą mam ten artykuł dzisiaj. Także tak. To pytanie nie jest bez podstaw, bo kiedy ja ten tekst przeczytałem, też sobie zadawałem to pytanie, no wiedząc, że to na serio jest, bo tam na przykład się pojawia jako autorytet Engels. Powołuje się na Engelsa, prawda, że to wedle Engelsa rodzina to zakała ludzkości i trzeba ją zlikwidować, więc ponieważ wiem, że Chwedeńczyk nie był marksistą ani komunistą, to mnie jeszcze bardziej zdumiało. No ale on był jakimś takim właśnie radykalnym funkcjonalistą, jak pan by tutaj powiedział, naturalistą skrajnym, więc rodzina się nie mieści w naturalne potrzeby zwierzęce. Może by był przypadek anarchizmu, nawet. No to rzeczywiście dziwne te tezy są, to postulaty, bo to są pewne normy. Normy, co należałoby zrobić w sprawie właśnie rodziny. Trzeba dokonać rewolucji. Dokonać rewolucji to takie radykalne, jeżeli poważnie potraktujemy ten tekst tego człowieka. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa jeszcze? To jest spostrzeżenie, ale do tego warto by jakoś rozbudować. Ale ja w tej chwili nie mam pomysłu, ale od dawna, kiedy ten artykuł już czytałem, to od tamtego czasu nic w tym kierunku nie zrobiłem, tylko przechowałem to spostrzeżenie. Arystoteles twierdził, że każda rzecz konkretna ma dwie składowe. Materię i formę tak ze sobą splecione. I tutaj byłby dobry przykład, że dom jest połączeniem, ten dom, o którym mowa w tekście, jest połączeniem czegoś materialnego, mianowicie mieszkania i czegoś jeszcze duchowego. Ale powstaje konkret. Konkret właśnie to mieszkanie w jakiś sposób, nie wiem, ozdobione, przekształcone, to mieszkanie, w którym jest owa dusza. I to by potwierdzało trafność Arystotelesa w jakimś zakresie. A w jakim, to już nie dociekłem. Znaczy tutaj na tę część materialną, prawda, którą można by użyć, no to składają się nie tylko cegły czy glazury, ale no na przykład 11 tomów dzieł wszystkich Norwida. To jest lekko licząc 11 kg i to taki funkcjonalista nie za bardzo by wiedział, co z tym zrobić. No tam wydzieli jakieś miejsce na książki, no bo książki w ramach naturalnej zwierzęcej potrzeby zabijania czasu, relaksu, odpoczynku, to tam jakieś miejsce wydzielone powinno być, ale 11 tomów Norwida,
prawda? Albo dzieła Konrada wydane po polsku, też pamiętam taką edycję, jeszcze większa od Norwida. Więc, a to są przecież wszystko byty materialne. Tak samo ten klęcznik, no przecież klęcznik, no, to przedmiot materialny, prawda? I Najświętsza Panienka na wielkim formacie, która wisi nad łóżkiem dziadka, to też przecież materialny przedmiot. A te materialne przedmioty tworzą właśnie ducha, czy niosą ducha, więc to jakby jest nierozdzielalne, zresztą tak jak u Arystotelesa, prawda? Forma i materia nierozdzielalne. No właśnie, z punktu widzenia projektowego to jest interesujący problem. Czy jest jakaś, czy jest jakieś, czy materialnie ten dom potrzebuje czegoś? Czy można stworzyć dom na pustyni, gdzie jest tylko piasek? Można, prawda? No właśnie, więc w pewnym sensie, czy można stworzyć dom w próżni? Gdzie, znaczy w nicości, no to nie wiem, czy to jest pytanie wygląda na... Znaczy ja bym tak odpowiedział, myślę, że w duchu Wolniewicza, że tutaj jakby dyrygentem jest kobieta i ona no, charakteryzuje się realizmem, dostosowując, prawda, to, co możliwe do zrobienia, do warunków, w jakich się znalazła. No, jeżeli jest pustynia, no i nie można poza nią wyjść, no to będzie jakiś namiot na pustyni czy szałas. Natomiast no jest, powiedziałbym, zwłaszcza w kobiecie, jakaś naturalna tendencja, żeby ten dom udoskonalać. Więc jeżeli się nadarzy możliwość, żeby opuścić kawalerkę, a przenieść się na M3, no to kobieta będzie do tego zmierzać i będzie to robić, bo tam możliwość budowania domu z pełnego zdarzenia no, dużo większa, prawda, niż w kawalerce. Ale jak los jej tego nie da i zostawi w kawalerce, no to i kawalerka będzie uduchowiona i będzie tchnięta w nie ta dusza, o której jest mowa w tekście. Bardzo proszę. Może pan na końcu, tak? Ja nieśmiało, dużo nie mam jakiejś tutaj argumentacji, ale mam intuicję, która jest niezgodna z jednym z fragmentów tego tekstu. Chciałbym, może korzystając z obecności współautora, to wywołać, bo jest ten fragment o dwóch naturach. No jest taki tekst: między duchowością męską i żeńską zachodzi głęboka różnica. Duszę kobiecą cechuje przyrodzona równowaga i spokój, duszę męską równie przyrodzone napięcie i niepokój. Oczywiście kobieta przeżywa rozterki, niepokoje tak samo jak mężczyzna, ale ich źródło jest zawsze zewnętrzne, gdy mężczyzny nie zawsze. Jest to porównanie właśnie mężczyzny do rzeki, a duszy kobiety do jeziora. I to jest ten cały fragment z moją intuicją, czy może własnym doświadczeniem, nie do końca zgodny. Ale żeby się nie tylko do tego odwoływać, no to odwołując się do literatury, na przykład całe noce i dnie moim zdaniem przedstawiają sytuację odwrotną. Przynajmniej tak jak ja to rozumiem i zastanawiam się, czy pozostali członkowie seminarium. No tak, to jest od dawna tak myślałem, może to nie eleganckie co powiem, ale to najgorszy fragment tego tekstu. Dlatego, że metaforyczny, wielce wieloznaczny. Poza tym udało mi się znaleźć przypadkiem źródło tej metafory, którą mam za niedorzeczną. Bo różne znałem i znam kobiety i żadna z nich nie jest taflą jeziora. Broń Boże. To znaczy w tej metaforze jakaś psychologizacja tkwi, która tutaj deformuje istotę sprawy. Otóż nie wiem, czy Państwo wiecie, bo autorzy na pewno tego nie wiedzieli, kiedy pisali ten tekst, ani pan Szrada, ani Zubelewicz, ani Wolniewicz nie uświadomili sobie tego, dlatego że mieli to przed samym nosem. To leży tak blisko, że jest niewidoczne. To jest wzięte z Fredry. Z zemsty Fredry. Tam jeden z bohaterów mówi tę nieszczęsną metaforę, że dusza kobieca jak tafla jeziora. I kiedyś włączyłem film Wajdy, właśnie adaptację Fredry i to zabrzmiało w telewizorze. I rany boskie, myślę. No, Fredro to szczególnego rodzaju autor, więc nie brałbym tego aż tak poważnie, tej metafory tafli jeziora. Natomiast sama intencja, która tam tkwi, no jest ze wszech miar słuszna. Pan tutaj przypomniał, a w tekście to jest powiedziane expressis verbis, że to jest platonizm,
że to jest nawiązanie do tej idei starożytnej Androbyna, właśnie dwoistości. Profesor Woliwicz w którymś ze swoich tekstów powiada, są dwa podgatunki człowieka. To jest tak potężny i zasadniczy podział ze względu na płeć, no, że można mówić o podgatunku męskim i podgatunku żeńskim. One oczywiście mają część wspólną. Natura ludzka składa się z natury męskiej i natury żeńskiej, które no, mają iloczyn i ten iloczyn jest potężny. Mężczyzna i kobieta mają w swoich dążeniach no, elementy wspólne, na przykład egoizm. Czy to niedorzeczne powiedzieć, że tylko mężczyźni, albo tylko kobiety, albo nawet kobiety bardziej, a mężczyźni mniej, czy odwrotnie, to sprawa indywidualna. Natomiast są te swoistości, jakieś swoiste zachowania czy dążenia męskie i jakieś swoiste zachowania czy dążenia żeńskie. Ja bym tutaj powiedział, co też zgodne z Wolniewiczem, że to w ogóle dotyczy tylko lepszych mężczyzn i lepszych kobiet. Są takie osoby pośród ludzi, czy to męskie, czy to żeńskie, które spędzają życie pijąc piwo i jedząc i śpiąc i nic więcej. To wtedy różnica płci się nie pojawia. Natomiast no, tych lepszych mężczyzn i lepszych kobiet widać, tak bym powiedział, to też współgra z tekstem, jakiegoś innego rodzaju, czy innego odcienia szlachetu. Myślę, że to tutaj o to chodzi. Nie o tafle jeziora i rwącą rzekę, tylko szlachetność męska inaczej jakoś się manifestuje, a szlachetność żeńska inaczej. No, ostatnia rzecz, która jest w literaturze i tu mi się udało wiele znaleźć tropów, które to potwierdzają, na przykład u Ortegi i Gasseta, albo w XIX wieku naszego Norwida. Myślę, że to już jest blisko no, tego, co w ogóle można tutaj powiedzieć i że zgadzałoby się też z tym tekstem. Ortega mówi, tylko mężczyzna jest specjalistą. Z natury, z urodzenia, z genu. Mężczyzna w swojej naturze ma dążenia specjalistyczne. Natomiast kobieta jest uniwersalna. I to znowu zauważył Norwid w XIX wieku, który zresztą był feministą w najlepszym sensie tego słowa. No i zastanawiał się w wielu swoich tekstach, no jak przeglądałem te 11 tomów dzieł Norwida, to trafiłem na te różne feministyczne jego teksty. No i powiada Norwid, że jest jedna tylko taka dyscyplina, w której nigdy kobieta mężczyźnie nie ustępowała od czasów najdawniejszych historycznie, mianowicie sprawowanie władzy. Odkąd istnieją wielcy królowie, to istnieją też wielkie królowe, jak Nefretete, Kleopatra i rozmaite inne. No tyle, że mówi Norwid, problem w tym, że one królują po żeńsku. Więc problem jakby wyrzucony przez okno wraca drzwiami, albo odwrotnie, no ale to łatwo zauważyć patrząc na życiorysy królowych, że one działają inaczej niż królowie właśnie w tym sensie, o którym wspomniałem. Królowe są uniwersalne. Królowe prowadzą wojny, ale na tyle, na ile muszą, a oprócz tego no, bite trakty kładą, stawiają szkoły, zakładają uniwersytety, sprowadzają z Włoch do Polski kalafiory, prawda, no, królowe zajmują się wszystkim. Królestwo dla królowej to jest dom, chyba w tym wymiarze kosmicznym, prawda, czyli jakieś takie uniwersum, harmonia, rozmaitych spraw. Natomiast królowie to monomaniacy. I to znowu chyba od Norwida pochodzi taka uwaga filologiczna, tylko królowie mają przydomki. Nie mówię o przydomku wielki, bo wielki, wielka, prawda, no to się zdarza. Natomiast no, odnowiciel, sprawiedliwy albo jakieś. No, a królowe nie mają takich przydomków, bo one nie są specjalistkami, tylko są uniwersalne. Wystarczy powiedzieć Nefretete i już wiadomo, prawda, o co chodzi. Wszystko. Chwała Mary to jednak było. No dobra, więc tyle na temat tafli jeziora, które no, tu się panu nie dziwię, że... Natomiast no, ja się spotykam z gorszym tutaj zarzutem. Często studenci, którym daję przed Bożym Narodzeniem, bo to moim zdaniem świetna okazja, żeby ten tekst przedyskutować,
przed Bożym Narodzeniem, bo jakoś tak on w klimat się wpisuje, no to stawiają mi zarzut, dlaczego ja takie stare teksty daję. Jak to stare, no z 90-tych lat. Nie przyjdzie mi do głowy, że mogę im dać Kartezjusza, bo to jeszcze starsze, prawda, albo Platona, ale to taki stary tekst wyświechtany, no to oczywiście mają na myśli tę dominującą ideologię gender, czy gender, prawda, ten tekst jest antygenderowy. A profesor Wolniewicz kiedyś powiedział, bo nie wiem, czy wszyscy Państwo to rozumiecie, dlaczego ten tekst ma trzech autorów. To profesor mówił to parokrotnie, też pisząc książki z profesorem Musiałem. No jakbym to sam podpisał, to by mogli mi postawić zarzut, że to jakiś nawiedzony. A jak są trzy osoby, to już jest grupa socjologicznie, trzy osoby. To już grupa reprezentuje pewne stanowisko, to jest bardziej intersubiektywne. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Może zrobimy sobie przerwę. Trochę z opóźnieniem zaczęliśmy, więc przerwa nam się należy. 20 po, przyjmijmy, że jest i zaczniemy za 15. Tak, za 15 pierwsza zaczniemy drugą część. Zapraszam Państwa na drugą część naszego posiedzenia i na referat, który głosi Pan Jarosław Haliński. Ja sobie tak to wyobrażałem, zobaczymy, czy tak wyjdzie, czy nie wyjdzie, że tytułem byłby taki wers Bogusław Wolniewicz jako postać medialna. Na pewno będziemy słyszeć przede wszystkim o głosie racjonalnym. W takim razie oddaję głos panu Jarosławowi Falińskiemu. Dziękuję bardzo za zaproszenie panu profesorowi Połowskiemu i panie Wolniewicz. Czuję się zaszczycony, że mogę przed państwem tutaj trochę wspomnień związanych z mojej czteroletniej znajomości z profesorem Wolniewiczem przekazać. Ta znajomość wyniknęła z głębokiej tęsknoty za porządnym uniwersytetem. Ale o tym za chwilę. Pojawiam się przed Państwem jako reżyser, żeby przedstawić decyzje, które ukształtowały te sto kilka filmów Głosu Racjonalnego, a nie jako dziennikarz od setki wywiadów. Nie jestem dziennikarzem i nie wierzę w obiektywizm kamery. W tym sensie obraz profesora Wolniewicza, który Państwo dzisiaj dysponujecie poprzez kanał racjonalny, został ukształtowany, a nie zaprotokołowany. Mimo, że decyzje stylistyczne podjęliśmy takie, żeby to był jak najbardziej protokół, ale to jest jednak stylizacja. Moje spotkanie z profesorem to uzalowiony przypadek. Ideę publicznej służby, jaką powinien pełnić uniwersytet, podniosła moja żona, z Poliną Belwederski, profesor biologii, nazywając jej możliwą realizację audytowym maksimum. Profesor Bogusław Wolniewicz jawił nam się jako modelowy wykładowca takiej formy. Jego wyzbyte wszelkiego lęku w powiedzi telewizyjnej była jak sztuka światła wobec mętnych debat. Audytowy maksimum na Uniwersytecie mieści 3000 ludzi. Natomiast te nasze nagrania z profesorem Wolniewiczem mogą na około kilkadziesiąt tysięcy, więc przekroczyliśmy ściany uniwersytetu bardzo, bardzo dobrze. Któryś z odcinków nawet 400 tysięcy. To chyba ulubiony odcinek pani Wolniewicz o Macierewiczu. To zaczęło się upalny dzień, bo upalny dzień gromadzi ludzi spragnionych w cieniu kawiarni. Podczas naszej stawkowej rozmowy z pewnym profesorem pojawił się obok Bogusław Wolniewicz. Byli umówieni. Żona przywitała go zdaniem: witam mnie też umysł Rzeczpospolitej. Nastąpiła wymiana wizytówek, przypadek osiągnął swój cel, teraz należało mu nadać formę. Producentem i operatorem całego cyklu był mój przyjaciel, pan Adam Zięcina. W pewnym sensie to on na samym początku przekonał mnie do jak najstaranniejszego i jak najbardziej rygorystycznego sposobu realizacji, żeby to było coś, co jest, no, powiedzieliśmy, że spotkaliśmy kogoś, kto zasługuje na utrwalenie. Przyjęte żelazne zasady to eliminacja głosu prowadzącego, czyli nie ma w tym moich pytań, moich odpowiedzi. Zawsze identyczny kadr, montaż przez czarne plansze z poważnikami zdań, minimalistyczna muzyka.
Teraz to zaformienie ułatwiała realizację, bo bardzo utrudniało to montaż i wynajdywanie tych nowoszników zdań, żeby narracja jakoś się układała. Jako tytuł całości zaproponowałem głos racjonalny. Profesor zaakceptował, tak też było z tytułami kolejnych odcinków. Jednego nie dałem do akceptacji, dostałem potężną górę. Zdaje się, to był ten jeden nietrafiony. I powstał z tego nierealistyczny, wydestylowany z rzeczywistości obraz profesora. Teraz, licząc telewizyjnych klipów, internetowych układów audio i osobistej pamięci, to jedyny obraz, do jakiego macie Państwo dostęp. Czy jest on wierny i w jakim sensie? A czy kreacja, jakby, jako kreacja może być prawdziwa, czy język jest prawdziwy? Pokolenie profesora uważało, że świat należy zmieniać, a nie opisywać, a co najmniej zmieniać opisem. Profesor jako mistrz filozofii ścisłej, tak w czasach jego studiów określano logikę, był bardzo dumny z tego określenia, walczył narzędziami logiki z nielogiczną rzeczywistością. I jego wypowiedzi zawsze rozcinały spór przez pół. Samo pojawienie się kamery, czyli obserwatora, wyzwalało w nim myślową napaść na problem, jak zawiły, bo on nie był. Profesor łagodnie, precyzyjnie i nieuchronnie ujmował problem w sposób prostszy i rozleglejszy zarazem, wyzwalając cięciami logicznymi jego podstawową funkcję i znaczenie. To analiza nadaje wagę sytuacji, nie synteza. Tajza albo ex post, czyli luźna, albo ex ante, czyli jałowa i pusta. Analiza żyje wewnątrz świata natychmiast. Tego profesor pragnął. Selektywność umysłu służyła mu ze źródeł ubogich i mętnych testować czystą prawdę. To było w sprawach społecznych i politycznych, które poświęcił ostatnie lata, dla niego kluczowe. Na tych źródłach chciałem zwrócić uwagę. Profesor w zasadzie opierał się na radiu i na jednej czy dwóch gazetach, natomiast przenikliwość miał ogromną i pozwalała mu ona z tych skromnych źródeł, przez internet nie korzystał, nie abonował, nie był abonentem 10 tytułów prasowych, a jednak rozeznanie miał nadzwyczaj czyste i precyzyjne. Przez te obłoki niewiedzy generowane przez media wspaniale się przedzierał. I był w tym domeniu. Pasjonujące były właściwości myślenia profesora. Słowo, miecz to czy tarcza. We wielu dziełach jakiś autor przyjmuje jakieś założenie, posłuchając wsparcie w broni, nawet jeśli nie atakuje. Mnożą się dociekania złożoności ze słów z myśli, patrz postmodernizm. Profesor atakował trudny problem, tnąc go na części mieczem. Jako mistrz analizy jakiejś syntezy, czyli ekstrapolowanie poza przebadany zakres zmiennej gryziły. Jak wojna to wojna, przeciwnik nie ostrzega, biorę na łóżkę twoją tezę. To się po prostu zdarza i trzeba walczyć. Profesor nigdy przed nagraniem nie żądał listy pytań. To nie znaczy, że nie był ich ciekaw, ale chciał z nimi walczyć. Zajmował go myślenie w czasie rzeczywistym, w trakcie udzielania odpowiedzi. To na mnie, jako na reżyserze robi ogromne wrażenie, bo strasznie trudno jest wyzwolić w aktorze taką sytuację psychiczną, żeby było na ekranie widać, że ten człowiek nie tylko działa, ale i myśli niezależnie od tego działania. U profesora te myśli bardzo szybciutko przesuwały się pod czaszką w trakcie wypowiedzi i już był gotów generować dalszy ciąg, ale za precyzję wypowiedzi ucinał w odpowiednim momencie. Żadna z jego wypowiedzi nie była starym garniturem kiedyś wyciśniętych słów na użytek okazu otrzepanym z naftaliny. Wszystko było świeże i nieoczekiwane, a podane w tak uczciwej szacie słownej, że tak redagując nagrania na użytek później wydanego zapisu części naszych spotkań, nie miałem nikt wątpliwości co do idei profesora. I widziałem, że profesor nim skończył zdanie, zdążył pomyśleć o wielu innych zagadnieniach. A jako redaktor skreślał.
i skreślam, i skreślam. Myślał szybko i korzystała na tym jasność jego wypowiedzi. Nie zgadzał się na stare zagubienia i wtórne jego racjonalizowanie, na przykład na wzór majora Baumana i jego płynnej rzeczywistości. Nic tam nie było płynne poza umysłem muszącym płynność rzeczywistości. Profesor nie lubił niemych filmów i grubych powieści. Staś uważał, że każda rzecz ma swoją miarę słów i milczenia, a co ponad, to od złego pochodzi. To jest mała dygresja. Dziel odrzucaj i rządź. Czy to zdecydowanie precyzja profesora miało granice? Czy w profesorze były jakieś presupozycje, jakieś decyzje, z których konsekwencjami nie byłby się zgodził, gdyby miał czas na ich rozpatrzenie? Sztuka wątpienia ma swoje małe zalety, są jednak wadami bez oparcia w sztuce decydowania. Proste decyzje w trudnych sprawach są konieczne. Profesor wobec trudnych zagadnień miał często bardzo prostą decyzję przy jakichś takich sprawach, o których rozmawialiśmy, na przykład na temat nieskończoności Cantora, ekstrapolacji równań, logiki wielowartościowej. Odpowiadał bardzo szybko i precyzyjnie, nie dawał się wciągać w dywagacje na temat, no, na przykład sprawę początków wszechświata. No, mówił wprost, no jest to ekstrapolacja pewnych równań. Może to prawda, może nie, ale metodycznie to jest tylko ekstrapolacja równań, co znacznie, znacznie poza przebadany zakres zmiennej. Jest to po prostu teoria mało wartościowa. Język potoczny często podtyka na fałszywe alternatywy. Na przykład cynik to czy głupiec? Padło kiedyś takie pytanie. Przerwałem, panie profesorze, to się nie wyklucza. Profesor natychmiast przyłączył umysł w stan analizy logicznej, jeżeli ktoś był myśli wijący się pod czaszką, co do której przedtem uważał, że nie jest interesująca ta kamery. Byliśmy w innego zdania. Jego ulubionym sztychem był podział zagadnienia na dwie części, odrzucenie tego, co mąci obraz. To sprawa odrębna. Wiele razy to zdanie słyszałem i wiele razy też pozwalam sobie używać tej metody, bo jest ona niezwykle wartościowa. Każdy problem daje się podzielić na dwie części, a zbędną część odrzucić, zanim się będzie w ogóle mówiło. I jego koncepcja technizmu wymagała ofiar, na przykład przyjęcia niezmienników w ludzkiej naturze. Takim było całkowicie abiologiczne używanie pojęcia DNA jako pewnej stałej człowieczeństwa. Ale miał to zaużyteczne narzędzie i chętnie z niego bez ściślejszej definicji korzystał. Tychizm wymagał więcej ofiar. Samemu profesorowi trudno chyba było obrysowywać własną metafizykę i decyzje, które należało podjąć. Zadeklarował raz w opatrzność, nie wierzę, bo nie widzę jej działania. Za kamerę mknąłem, ale żyjemy, panie profesorze. Profesor udał, że nie słyszy. Nie miał tego za argument za działanie z opatrzności. Na jednym z ostatnich wykładów na UWU dyskutant zapytał go, co sądzi o, tu powiem nam rodą nazwisko. Kto? Zapytał profesor. Tamten głośnik powtórzył nazwisko, a profesor głośnik zapytał, kto? Ta gradacja narastała w kolejnych powtórzeniach, aż zdesperowany dyskutant w końcu ryknął. Voltaire! Na to profesor spokojnie, ma słodko rzekł. Nie znam. Wracam do metafizyki. Wyczuwałem po profesorze komplikacji i z niej wystąpiło kilka pytań. Czy wszechświat to maszyna, czy myśl? Profesor zastanowił się chwilę i raz powiedział coś tonem wątpiącym. Chyba jednak myśl. Inne pytanie. Który filozof jest bliższy, Parmenides czy Heraklit? Omar triumfalnie wygłosił z uzasadnieniem, że wszyscy widzowie dokładnie wiedzieli, Parmenides.
A wreszcie pytanie, od którego zaczęliśmy nasze nagrania. Czy demokracja jest racjonalna? I odpowiedź, która w świecie winna padać najczęściej. Nie wiem. Przecież powiedział, nie wiem, a czy jest racjonalna, a to najlepszy z ustrojów, jakie mamy. Podam te parę pytań i odpowiedzi, bo żadna z powyższych odpowiedzi nie kwalifikuje jako marksistę. Nagle czasem twierdził, że jest. To mówię. Jak z oczewka obiektywu przedstawia się profesorowi filozofiści swojej? Pojawiliśmy się jako intruzi powoli instalujący dwie kamery. Przychodziliśmy pytać. Profesor nie wiedział, w jakiej intencji ma się dłużać w szumarach słów. Obiektyw przynosił ze sobą całą szarą matową, nieoznaczoną wróchowatość świata, która barw i wyrazu nabierała dopiero w przekrojach, których profesor dokonywał na ciele rzeczywistości, zwykle cięci mieczach samuraja. Obiektyw musi mieć rozdzielczość co najmniej 100 linii na milimetr, tak to się liczy. Umysł filozofa tyle, ile zagadnienie wymaga. Zgodził się na nagrania, bo miał nas za znajomych swego przyjaciela, coś mu się wyjaśniło jako nieprawda do momentu nagrań. Był zły. Zwrócił nam uwagę, że przygotowania długo trwają. Pan Adam nam odpowiedział, panie profesorze, jak się coś robi, należy zrobić to porządnie. Profesor nie miał. To było zwracanie uwag, a tej nie mógł zaprzeczyć i odrzucić. Jakkolwiek widmowy może teraz zdawać się portret profesora, jest opór na rzeczywistość jego dzieła i umysłu. Obiektywizm kamery jest pozorny. Zdani są państwo na mój subiektywizm, który nieuchronnie przez tą pracę kamery przechodzi. Niezależnie ile ciosów komuś zostało przez profesora zadane, nikt nie mógł zaprzeczyć, że jest człowiekiem subtelnym. Prace w latach operach, które produkcje na ścianie chroniły symbolicznie samotność profesora, pokazywały materialnie świat obarczony brakiem duchowości. Ten, dla którego ratunek widział tylko w chrześcijaństwie, choćby tak specyficznym, jak jego własny, rzymski katolik niewierzący, tak się określa. I widział ten świat, który zamierał go księżarem zła i głupoty. I w tym chrześcijaństwie widziały ratunek. Tajemnicze piękno Wittgensteina, wczesny wybór miłosny profesora, chronił go przed bezmiarem niewiedzy. To przywinięcie młodego uczonego do pracy jeszcze młodszego filozofa miało w sobie coś romantycznego. Jest w literaturze kilka takich pojedynczych książek nazwanych młodych autorów, wyskakujących samotnie z szeregu tych, co to wiedzą, gdzie pisać powinno, bo tak się do tego pisało. Takich książek jest kilka. Przychodzi mi na myśl ekspresjonistyczny poemat autora podpisującego się jako Kondur et Rumont, pieśni Maldorora, czy enigmatyczna powieść Raymonda Roxella Locus Solus, o mnie nieco wcześniejszy niż traktat. Oba dzieła samotnicze. Filozoficzne w tym sensie, że podatne na analizę, stracające przez swoją desperację, by podążać za myślą w nadziei, że znajdzie się ktoś, komu będzie chciało się to rozumieć i stworzyć nowe myślenia. Była w profesorze wyczuwalna nuta tragizmu. Wydawało się to dość oczywiste, bo to pokolenie doświadczone bardzo ciężko, ale profesor miał jeszcze ten tragizm w sobie, powiedział, prywatny. Jak Wergiliusz mógł prowadzić tylko po piekle, o dostępności innych światów nawet nie rozmawialiśmy, nie te czasy. Współczesny sobie sztuki nie akceptował, zachwyt nad muzyką zamykał na dziele Chopina i prelubiach Skrzypka. Znał dużo muzyki, ale już poza połowę XX wieku nie chciał się przesunąć. Kiedyś przyszedłem do niego z płytą, z Cyfira, z Davida, Ryszarda Straussa, posłuchał kawałek i powiedział, nie, to już nie mój świat. Ta kompozycja jest z 1934 roku. Miał gorącą potrzebę piękna, zaspokajania może po części przez traktat. To jest chyba jedyne takie wybuchowe, emocjonalne nagranie, bo się racjonalnie profesor
zapytano traktat, wybucha, że jest to dzieło sztuki. Miał do tego dzieła stosunek i intelektualny, i emocjonalny. Bardzo się czuł tym dziełem tak naprawdę podniesiony, że dzięki temu dziełu bierze udział w czymś bardzo ważnym i jasnym w cywilizacji XX wieku, która no, jaka jest, wiemy. Tą gorącą potrzebę piękna zaspokajaną przez traktat zawsze miał w sobie i to czyniło go wolnym i wzruszającym. Profesor był przecież wzruszający. Wiem, że są wśród Państwa tacy, którzy doświadczyli czasem jego no, wybuchowości czy małej delikatności w analizie tekstu, ale to nie mogło zmienić całego obrazu. Przez to profesor był człowiekiem wolnym i wzruszającym. To takie rzadkie. Dziękuję Państwu. Wysłuchaliśmy impresji pana Falińskiego, ale no, możemy zadawać konkretne pytania i niektóre rzeczy nawet przedyskutować. Ja bym sobie pozwolił na uwagę taką, która no, doprecyzowuje sprawę, niczego tutaj nie podważa. Otóż w kwestii tych dwóch czy trzech gazet, które czytał Wojniewicz i słuchania przez niego radia, no to oczywiście nie było wszystko. Powiedziałbym, że wielce nie wszystko. Profesor był otoczony całą masą adiutantów, do których i ja należałem, a największym chyba był profesor Zbigniew Musiał, no, który bez przerwy dostarczał mu wycinków, głównie z internetu, na tematy wskazane przez profesora, a to szukał o Żydach, a to szukał, prawda, o gułagach, przynosił tysiące wydruków. No i to było coś lepszego niż czytanie 15 gazet. Tak, no myśmy też... Ja wysyłałem na przykład, bo to jeszcze była taka epoka bezinternetowa, kiedy po prostu pocztą wysyłałem jakieś wycinki albo jakieś skserowane cytaty, które były potrzebne do naszej dyskusji albo profesorowi do artykułu i no jakbym policzył, to pewnie bym kilkanaście takich znalazł odcinków z poczty zaadresowanych do Wojniewicza, gdzie tam wysyłałem rozmaite rzeczy, wiedząc, że mu to będzie potrzebne, a on sobie nie może pozwolić na to, żeby tracić czas i biegać tam czegoś szukać. Więc no, to samo dotyczy pewnie wnuków profesora, którzy też informacje internetowe na bieżąco mu dostarczali. Więc to trzeba wziąć pod uwagę, że to nie był człowiek, prawda, oderwany od informacji, tylko wręcz przeciwnie. No, to jest jakby warsztat, który pozostawał w ukryciu. Tak. Myśmy też przynosili informacje internetowe, zwłaszcza kompozytorka, która z nami pracowała, pani Dorota Wywańska, przynosiła nam mnóstwo wycinków i zajadę się z profesorem kłóciła. Profesora bardzo to bawiło, że przychodzi jakaś wściekła pani, namawia go na dyskusję, ale bardzo, bardzo, bardzo go to chyba bawiło w sumie te awantury i chętnie przyjmował z kolejną porcją właśnie materiału. Natomiast jeszcze jedna mi tutaj przyszła taka refleksja, kiedy mówiłeś o tym, że profesor miał nadzwyczajną łatwość mówienia na tematy, które nie były wcześniej uzgadniane, odpowiadania na pytania, które wcześniej nie padły, które nie były zadane. Otóż ja wielokrotnie tego doświadczyłem i myślę, że odpowiedź, no, jakkolwiek prosto brzmi, prosta pewnie nie jest, ale on miał to wszystko przemyślane. Jeżeli ktoś go pytał, czy ważniejszy Heraklit, czy Parmenides, no toż ileż czasu musiał na ten temat Wolniewicz poświęcić, żeby sobie to uświadomić. I takie pytanie kiedy padło, no to w zasadzie odpowiedź była oczywista. To trudno było go zaskoczyć. Wszystko miał przemyślane, prawda, z tych rzeczy, o które byśmy go mogli pytać, jakichś tam filozoficznych rzeczy, czy politycznych. Tak, no to zdarzyło się coś nieoczekiwanego. To widać było właśnie tą zdolność myślenia natychmiast. Nie, bo mówisz o tym, że profesor miał ogromną bibliotekę samego siebie w głowie.
obronny, dobrze obfiszkowany katalog. Ale czasem zdarzało się coś, no, co tam nie było jeszcze gotowe i już uświadomiony sobie wiedzy, to profesor wytwarzał tą wiedzę natychmiast, jakby z niczego. Bo to niezwykłe, to można wytropić w tym naszej obrazie, jak to szybko działało. Bardzo proszę, może ktoś z Państwa. Panie Pawle, ja mam takie pytanie natury filmowej, bo Wy to nagraliście, bo jestem teraz po przejrzeniu tego całego materiału, może nie całego, ale dużej części, tak? I Wy to nagraliście wszystko tak bardzo statycznie. No i jak Pan wie, my teraz robimy film o profesorze Wołniewiczu i ja chciałbym sobie zrobić to zupełnie inaczej, czyli skrajnie dynamicznie. Jak Pan sądzi, jak tego typu... No bo sposób wypowiadania profesora Wołniewicza jest tak naprawdę na wielu nagraniach podobny. Ja czasem mam wrażenie, żeście to troszeczkę przyspieszali ten dźwięk, czy nie? Czy to było jeden do jednego? Nigdy robiliśmy to możliwie najwierniej, jak się dało, bez żadnych manipulacji. No bo ja myślę o takim zabiegu, żeby troszeczkę to przyspieszyć niektóre wypowiedzi. No to jest zachowanie z naturą profesora, bo profesor, czas wypowiedzi profesora jest jego naturą. To może jest młodzieżowy dobry zabieg, żeby to zrobić, ale jestem absolutnie sprzeczny z duchem myślenia i myśliciela tego akurat. Ale tutaj, bo to ja dostrzegam tego rozbieżność, że jak tutaj Bogusław Wołniewicz prezentuje jakieś myśli, to nie prezentuje szybko. W formie one są rozwlekłe, zwłaszcza jak to jest tak przedstawiane jak z katedra, natomiast generalnie myśl jest szybka. Więc jakby dostosowanie szybkości wypowiedzi do tego myślenia, no, wydaje mi się zabiegiem ciekawym. Zobaczymy, jak to wyjdzie oczywiście. Wyjdzie śmiesznie, ale musi Pan z tego mówić sam. Ja bym się zwracała z Panem Kamińskim. Ja specjalnie prowadząc te rozmowy z Panem Profesorem, zresztą ustalacie to na początku, gdzieś było trzeciego odcinka, jak Pan profesor przekonał się, że nie gryziemy i nie robimy tego dla kasy, to uzgadnialiśmy to, że będziemy to robić właśnie w takim spokojnym tempie. Ja nie narzucałem żadnego tempa pytania, żeby poganiać odpowiedź. Chodziło mi o to, żeby te odpowiedzi wychodziły nie jak z meczu badmintonu, tylko żeby to z profesora wychodziło, żeby to miało charakter autonomicznej wypowiedzi, mimo że przyszło w kole się z kamerami się rządzi. To musiał być profesor sam w sobie. Zrobiliśmy wszystko na swoich nagraniach, żeby to osiągnąć. Oczywiście tak mówiłem, no, to jest subiektywizm kameru, subiektywizm doboru tych przerywników i bardzo idealizowany portret profesora. Myślę, że taki powinniśmy mieć. No. Tak uważałem, że i z przyjaciółmi tak uważaliśmy, że takiego profesora chcemy znać i pamiętać. Ja chciałem tylko dodać, że oczywiście to słusznie jest zabieg, żeby ta myśl powoli wychodziła. Natomiast już podczas samego oglądania wydaje mi się, tutaj jako przedstawiciel młodzieży mógłbym powiedzieć, że nieznacznie przyspieszone te nagrania znacznie przyjemniej się odsłuchuje. I to sprawdziłem u siebie i moich znajomych. Dla mnie wypowiedzi profesora były trochę jak muzyka, to znaczy muzycznie te frazy były przez profesora budowane. Profesor słuchał dużo muzyki, znał się na tym i wiedział, co to znaczy prawdziwe brzmienie. I gdyby Pan podał taki argument na przykład muzykowi, że trzeba przyspieszyć, żeby był bardziej dramatyczny, na przykład osławioną piątą symfonię Beethovena, prawda? Jakby to fajnie, jakby to tak, no. Tak nie można. Z dziełem człowieka tak się nie robi. Albo odrzucamy dzieło, a jeżeli przyjmujemy, to przyjmujemy je tak, jak jest. Być może to jest po prostu kwestia trendu do większej konsumpcji informacji. Ale z kolei powiem, który profesora mówiłem, ja pana profesora.
jest zaproszeniem do rozmyślania w trakcie tego słuchania. To nie jest, to my tu mamy do czynienia z profesorem filozofii, to nie jest tylko czas na to, żeby wymienić parę słów i pójść do domu. To jest też czas na to, żeby słuchając odpowiedzi profesora, czy wypowiedzi bardziej, bo o to nam chodziło, można było wejść samemu w rozmyślanie na ten temat, żeby jeszcze to rozmyślanie wokół tego, żeby ten temat jeszcze poszedł. Ja bym może jeszcze powiedział, to przyspieszanie mi się wydaje tak, jak jest, jak się puszcza z odtwarzacza jakiś utwór, czy sam się na tym łapie zresztą, nawet jeżeli znam zapis notowy i dawało wszystkie tam wskazówki interpretacyjne i właśnie dynamikość, bo to głównie mówią dynamikę chodzi muzyki. Stawiam się na tym łapie, że czasem jak sobie czegoś słucham, no to właśnie kompozytor chce tą swoją muzykę, jako właśnie, no nie wiem, albo nastrój odpowiedni stworzyć, albo coś takiego, jeżeli jest bardziej romantyczny. Na przykład, no, no grając cicho, prawda? W nutach jest napisane piano, no i gramy piano. A ja się często, jak się jedzie samochodem, zresztą w sumie też jest szum, ale nawet jak sobie słucham na komputerze, po prostu na słuchawkach, to łapię się na tym, żeby to wbrew intencji autora podgłaśniał. No to, to jest... Więc ja myślę, że takie przyspieszanie pomiędzy profesora Wolniewicza, to mniej więcej by na tym samym, no byłoby tym samym błędem, tak? Że tam profesor Wolniewicz robi przystanki w określonych miejscach, prawda? Zawiesza głos na chwilę, żeby potem coś powiedzieć, albo właśnie przyspiesza, żeby przez coś szybciej przejść. No to, no to mi się wydaje, że to są wszystkie te zabiegi. Może nie do końca uświadomione przez niego, nie wiem jak ma, może rzeczywiście uświadomione, ale które no, są istotną częścią, prawda, tak, po prostu wypowiedzi, tak jak dynamika jest istotną częścią dzieła muzycznego. No, profesor świadom sztuki retoryki, no. Wiedział jak wygłaszać. Tutaj no, ja bym dodał od siebie jeszcze rzecz taką, no, której można się domyśleć. Profesor Wolniewicz był 40 lat wykładowcą. Był wybornym wykładowcą. Jego wykłady były niepodrabialne. Zawsze miały dramaturgię. Zawsze cechowały się jakąś sterylnością języka, tak bym powiedział. Ja myślę, że to w naturalny sposób przenosiło się na te nagrania przed kamerą, no bo tutaj przecież profesor nie miał doświadczenia. Nie był bohaterem programów telewizyjnych, który raptem trafił do Falińskiego z innych programów, tylko jakby to było na żywo robione, ale trzeba pamiętać, że miał potężny warsztat, no 40 lat pracy wykładowcy i to było w tym rytmie wykładu prowadzone. Tak, to było takie prywatne seminarium. Natomiast jak trzeba było wykładać większej publiczności coś, no to jest taki odcinek, gdzie profesor przedstawia wspaniały, krótki wykład w sali kongresowej, gdzie stara się ścinać ekstrema polityczne i mówić o przyszłości Polski jako możliwych pod warunkiem zachowania spójności i całości. Można zobaczyć tam, jak wspaniałym oratorem politycznym był też profesor Wolniewicz. Zażartowałem, panie profesorze, teraz czas na prezydenturę, za późno. Pan Berkowicz, bardzo proszę. Tak, właśnie do kołysa, bo jasne, że wręcz jestem oburzony, że nas traktujemy pomysł, że można było przyspieszać profesora Wolniewicza. Ja uważam, że jego sposób wypowiadania się to jest sztuka. A więc jest to pretenduje do perfekcji i myślę, że no, skutecznie pretendowało do tej perfekcji, a więc cokolwiek się zadaczy mnie na przykład ten pad, to będzie gorsze, to jest oczywiste dla mnie. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy początkowo nie zainteresowałem się myślą profesora Wolniewicza w dużej mierze przez sposób, w jaki się wypowiada. I uważam, że przyspieszanie to jest pozorne zwiększanie konsumpcji informacji, bo tempo wypowiedzi, bo pamięć wyobraźnię. Szczerze mówiąc, ja jeszcze kiedyś na początku, na studiach miałem wątpliwości jego rozważania, czy naturalizm, czy antynaturalizm, to wystarczy posłuchać
trochę wypowiedzi profesora Wolnowicza z nim bije to, że jest jakaś metafizyka jest głębia i świat poza naturalny. Moim zdaniem to sam sposób wypowiadania właściwie może przekonać do antynaturalizmu. Te przerwy uruchamiają wyobraźnię, tak jak pan redaktor mówił, pozwalają coś jeszcze przemyśleć. Te wypowiedzi są niesamowicie skondensowane i skrótowe i wydawałoby się proste, a jednocześnie tak sformułowane, że właśnie jak je powoli przeprawimy, to myślę, że uruchamia się dużo więcej wiedzy niż tej formalnej wypowiedzi. Ja mam takie. Tak? Właśnie porównajcie, pan zdaje słowo. Nie, ja kiedyś słyszałem, że rozważano wydrukowanie owych tych internetowych rozmów i to na jakiś upadło, przypuszczalnie nieostatecznie, bo to tak i teraz za 5 lat będzie miała miejsce setna rocznica urodzin profesora Wolniewicza i to byłoby bardzo elegancko, gdyby w tę rocznicę, do tego czasu, czy w tę rocznicę ukazała się ostatnia jego publikacja, no bo to byłoby spisanie rozmów w Głosie Racjonalnym byłoby ostatnią publikacją profesora Wolniewicza, a on o to dbał, żeby wszystko, co gdzieś napisał, zostało później wydrukowane. I myślałbym, że aby to wydrukować bez żadnej cenzury, niezależnie od tego, czy miał rację, czy racji nie miał, czy się pomylił w jakimś nazwisku, czy się nie pomylił, ewentualnie redakcja mogłaby zaznaczyć w przypisie, że faktyczne nazwisko pisze się powiedzmy przez tak, a nie inaczej, czy pomylił imię. Tak, żeby to wydać tak, jak by Wolniewicz sobie tego życzył. Pierwsza część naszych nagrań została wydana pod tytułem Strony Rozumu. Prawa autorskie do tego ma wydawca, który nie chciał ogłosić na okładce książki. Zostało to razem z dwiema płytami, jedna MP3 z audio kilkanaście godzin i druga DVD z montażem fragmentów. Zostało to sprzedane w nakładzie dużych kilku tysięcy egzemplarzy. 6 czy 7 chyba, nie jestem pewien. Natomiast druga część jest zredagowana już. Publikacja upadła z powodu trudnego zatargu, który może da się przezwyciężyć. Więc to jest gotowe. Natomiast rzucam też tu Państwu uwagę, że jest gotowy indeks do całego głosu racjonalnego. Profesor bardzo interesował się tym pomysłem. Ten indeks jest sporządzony i mógłby być częścią takiej publikacji. Tak, to nie wiem, czy Państwo sobie uświadamiacie, jak to jest pożyteczna rzecz indeks. We współczesnych książkach to już praktycznie się nie spotyka. Natomiast kiedyś, no powiedzmy w PWN-ie każda książka. No profesor zaczynał lekturę każdej książki, którą zobaczył od indeksu. Jak zobaczył, że nie ma indeksu rzeczowego i osobowego, to książkę nie miał za śmieci. Tutaj mamy 100 godzin, no tak lekko liczę, 100 godzin materiału nagranego i mając taki indeks możemy sobie raz, dwa odnaleźć kwestie potrzebne, prawda? Nie musimy dziesiątek godzin spędzać na słuchaniu. Także niesłychanie cenna inicjatywa, taki indeks. Pan Jędrys chciałeś? Tak, ja się, ale no, to jest takie pytanie, powiedzmy, bardziej z ciekawości w mojej własnej osobistej. Może nie słyszałem, ale w wykładzie pan Kalinski poruszał kwestię problemów z tymi równoważnikami, prawda, z tytułami fragmentów filmów. Tak? Tam jest na przykład, chyba już teraz już trzeba polskiemu ci nie mogę sobie przyjmować, ale właśnie jeśli chodzi o treść tych
wystąpień profesora, które są w głosie racjonalnym, to wyglądało tak, że no właśnie pan realizatorzy do no właśnie profesor Wolny nie chciał, żeby się dzielić tymi kwestiami, które właśnie były poruszone, to wy jakby sami wymyślaliście, tak? Przecież to, co wam do głowy przychodziło, bo też były też jest kilka takich właśnie odcinków, które się, czy chyba trzy, albo dwa, nie pamiętam, to są tam pytania od widzów, prawda? To wiadomo, jakieś tam komentarze pod filmem, ale właśnie na przykład też są, tak mi się przynajmniej wydaje, no niektóre właśnie są wypowiedzi profesora, on tak chyba sam powiedział, które są inspirowane przez pana reżysera, a w niektórych, jak się to ogląda, posłucha, to się mam wrażenie takie, że po prostu profesor Wolniewicz wręcz do państwa zadzwonił i powiedział, nie musieliście wtedy i wtedy, bo mam coś do powiedzenia. To ewoluowało w czasie. Profesor traktował spotkanie nowych ludzi jako pewnego rodzaju polowanie wzajemne. Wy polujecie na mnie, ja poluję na was. I pierwsze kilkanaście odcinków to były wyłącznie pytania ode mnie. Odpowiedzi trochę tam były montowane, no, żeby to miało zwartą formę i jednocześnie dawało się narracyjnie prowadzić tymi nowożytnikami zdań, tymi czarnymi klaszami. Natomiast potem pojawiły się takie rzeczy, jak na przykład wykład profesora o antysemityzmie, chyba w Centrum Powiśle. Wykład tu, wykład tam, wykład tam. To po prostu jeździliśmy z profesorem i nagrywaliśmy. Z czasem też profesor coraz więcej jak też zgłaszał swoich tematów, czy też swoich gotowych tekstów, które chciałby przedstawić. I ponieważ widać było, że bardzo mu to zależało, myśmy w to szli. Bo profesor do śmierci był walczącym człowiekiem. I nie chcieliśmy mu pod koniec już własnym subiektywizmem przeszkadzać w realizacji jego dzieła. Stąd też ostatnie nagrania to są bardzo, bardzo nakierowane na profesora. Ja się nawet nie wstrzymałem z pytaniami. Po prostu chcieliśmy, żeby miał z nami święty spokój do pracy. To była jego praca przecież. Te nagrania, które państwo widzieli, to jest wielka praca profesora na Polski. I nie chcieliśmy w żaden sposób tej pracy utrudniać profesorowi. Zwłaszcza, że on miał więcej przemyślany, niż by mógł w ogóle w takim cyklu przekazać. Więc trzeba było skupić na tym, co on chce przekazać, a nie co my mamy powiedzieć. Każde takie nagranie, ja uczestniczyłem kilkakrotnie, więc mogę coś tutaj powiedzieć rzeczowego. No to była dewastacja mieszkania profesora. Ekipa musiała się rozstawić, ekipa musiała meble przesuwać, ekipa musiała zrobić przestrzeń. Przecież to dla takiego człowieka, który spędzał życie w samotności, w ciszy, pracując, myśląc, no to było jak wejście buldożerów. Więc to też trzeba docenić, prawda, siłę jego charakteru, że on to przetrzymał. Że nie wprowadzało to zrównowania, tam czasem coś warknął jako i to przecież trwało długo, takie jedno nagranie, potrafiło trwać kilka dobrych godzin. Tak, no i bo to jakby ten czas przygotowania, podczas którego ja tam na dworu zamawiałem profesorem z mową na różne aktualne tematy. Na potem pakowanie się, które z kolei przekształcało się często w długie rozmowy z profesorem na tematy bardzo różne. Na przykład porównywaliśmy krzywą życia z wykładu profesora z przebiegiem życia z bohatera Marcela, z poszukiwaniem utraconego czasu. Bo tam wykryłem pewne podobieństwa i rozmawiałem sobie z profesorem. Więc te dygresje jeszcze potem były no bardzo. No, dla mnie już było zaszczytem, że możemy to realizować. Dla nas wszystkich, dla pana Adama Zięciny, dla pani Doroty Dymańskiej, dla mnie to było zaszczytem, że możemy to robić. To samo w sobie było honorarium, a profesor jeszcze hojnie potem udzielał dalszego ciągu honorarium, czy też prywatnych rozmów bez kamery. No to czuliśmy się tym tak zaszczyceni i tak uradowani. No to wciągało
świat myśli większy niż posty kanału, gdzie on człowiekowi podoczy teraźniejszość. Bardzo dziękuję za ten osobisty ton zwłaszcza. I dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że za dwa tygodnie, to będzie 15 października, mamy ostatnie w tym roku posiedzenie, będzie, jeżeli się uda, występował Pan Profesor Jan Zygmunt i będzie mówił o czymś, co jest kolejną odsłoną osobowości profesora. Ma mówić o recenzjach pisanych przez Wolniewicza, Bogusława Wolniewicza jako recenzent. A drugi z prelegentów będzie mówił, pan Mirosławski będzie mówił o realizmie praktycznym Kotarbińskiego, o stosunku Wolniewicza do Kotarbińskiego i filozofii Wolniewicza do filozofii Kotarbińskiego. Także zapowiada się ciekawie. Dzisiaj bardzo dziękuję.